Dobra, tym razem pokażę Wam filmik troszeczkę bardziej dokładnie, jak wygląda połączenie aparatu fotograficznego Sony WX220 z obiektywem z AliExpressu. I troszeczkę poświęcimy sobie na to czasu. To jest coś takiego. Jak widzicie, obiektyw tego aparatu został wywalony na zewnątrz, jednak matryca jest w środku, tam w obudowie, która idzie centralnie do obiektywu. Dzięki temu to wszystko działa, bo gdy odepnę, jakby to powiedzieć, obiektyw od płyty głównej, wtedy wyskakuje błąd i aparat się nie włącza. Także trzeba ten obiektyw podłączyć razem z matrycą. W tym wypadku udało się go wyrzucić na zewnątrz. Jak widzicie, tutaj taśma wychodzi. To jest na wariackich papierach, a za 50 zł, także być może zabieg wart zachodu nawet. Podłączone przez HDMI graberem z AliExpressu. Także wszystko idzie teraz na OBS-a bez problemu. Można streamować w ten sposób. No i tu obiektyw z AliExpressu za 60 tam kilka złotych w połączeniu z tym aparatem. Zobaczymy teraz sobie, jak to wszystko działa. Tak jak mówię, troszeczkę poświęcimy sobie na to więcej czasu. Ja się teraz przełączę na widok z tego obiektywu już podłączonego do aparatu. Jak widzicie, tutaj dodałem jeszcze okienko w prawym dolnym rogu tego, co tam będę robił. Płytka jest pod spodem. Także pobawimy się troszeczkę. Ja sobie podwyższę troszeczkę statyw, żeby mieć ten większy obszar roboczy. Teraz muszę wyregulować sobie ostrość. Matryca Sony. No dobra jest. O, widzicie, przy tej już odległości muszę jednak obniżyć troszeczkę. Ok. Jasność mam na maksa tutaj ustawioną. Jak widzicie, tu mam różne elementy. Zobaczymy sobie ten silniczek teraz. Wyregulujemy sobie teraz ostrość. Jak widać, ostrość jest wyregulowana. Wszystko reaguje naprawdę fajnie. Co najlepsze, mam teraz w trybie obraz, mam w trybie UV, nie MJPG. Tylko UV, ale to ustawiałem już w OBS-ie, w opcjach tej. O, coś mi się tutaj przestawiło. Na razie mówię, to jest na wariackich papierach, żeby się trzymało. Jakby miało jakieś swoje mocowanie C-mount, to by wtedy było najlepiej. Dlaczego mam ustawione UV? Najlepsza jakość obrazu jest i w miarę szybko pracuje na tym HDMI graberze. Nie to jak nieraz na kamerkach. Możecie nawet sobie sprawdzić, że nieraz jak podłączycie kamerkę do OBS-a, to macie dwa wybory jakby jakości obrazu. MJPG, UV. No jak wybierzecie UV, no to wtedy klatki spadają na łeb, na szyję. A tutaj na tym UV-ie szybko to reaguje, naprawdę szybko. Także inspekcja takiego silniczka od DVD. No, powiem Wam szczerze, że na tym UV-ie jakoś jest zarąbista.
Jakaś płytka tutaj. Od telefonu następna. Ja bym sobie mógł nawet troszeczkę rozjaśnić obraz przechwytywaniu karty. Konfiguruj wideo. Albo zrobimy inaczej. Ja sobie rozjaśnię troszeczkę obraz. OK. No, teraz chyba będzie lepiej widać. Podejrzewam, że lepiej jest niż na kamerce Microsoftu. Zastanawiam się, co by było. Jeszcze mam kamerkę cyfrową JVC. Jak ona, jaki ona by obraz dawała. Ale tej już kamerki nie będę na pewno rozkręcał. Szkoda mi jej. No. Jeszcze teraz się pobawię filtrem. Widzę, że tutaj już chyba powoli się poluzowuje. Widzicie? Na razie tego nie mam po prostu zrobionego tak, żeby to było fajnie połączone. Wszystko na taśmach. Ale jakość jest spoko. Jaki koszt tego? No 50 zł aparat. 60 kilka złotych. Obiektyw, no to mamy tam załóżmy 120 zł, tak? Za 120 zł mam taką jakość obrazu, żeby na przykład pokazywać coś. Myślę, że to jest naprawdę spoko opcja. A najbardziej ekonomiczna, jaką można sobie zrobić. Za te pieniądze. No bo porównując do tych mikroskopów, którzy Chińczyki sprzedają na AliExpressie za 5-600, no to wolałbym mieć w kieszeni troszeczkę pieniędzy więcej, a przeznaczyć na przykład na... Tu by się przydała właśnie mi jeszcze taka soczewka Barlowa 0,5. Wtedy tą jakość bym miał, a czy ten obszar roboczy miałbym o wiele większy. I przy takiej jakości obrazu, jakby było jeszcze, no to już bym był naprawdę zadowolony. Znowu mi puściło. Muszę to chyba lepiej troszeczkę dopracować. Ale to później sobie zrobię. Już wiem nawet jak. Nie, no jest spoko, naprawdę. Jeszcze jakbym sobie przekręcił troszeczkę oświetlenie, tak żebym miał lepszy dostęp. No, teraz jest wygodniej trochę. Myślę, że jakość jest nawet taka jak na tym mikroskopie, co kiedyś kupiłem za prawie 600. Akinsa 37 megapikseli. I to jest przez HDMI Grabera. Wszystko leci. Także można sobie streamować. Wszystko widać ładnie. Teraz pobawimy się jedną rzeczą. Chcę wam coś pokazać. Tutaj w aparacie mamy zooma. Teoretycznie obiektyw jest oddzielony od matrycy, także to nie ma nic wspólnego z tym, tak? Nie powinno nic się dziać. A patrzcie, co się będzie działo, jak będę bawił się zoomem. Coś mi rozłączyło? Zasilanie mi poszło.
Ok. Patrzcie, co się dzieje z obrazem. Teraz jest na minimum. Krawędzie. Zobaczcie po lewej stronie, po prawej. Są jakby takie rozciągnięte. Teraz się będę bawił. Widzicie, jak się zmienia. Pomimo, że obiektyw jest w ogóle oddzielony fizycznie od matrycy. Ale matryca reaguje w jakiś sposób na to. Nie wiem, o co chodzi, ale patrzcie. Tu już mam na maksa tele. I wtedy chyba. O, leci mi znowu. Zobaczmy sobie na takim jakimś o układzie. Znowu się pobawię tym zoomem. Teraz na minimum. Widzicie, jakie jest zakrzywienie? Teraz jest mniej więcej prosto. Można sobie tak ustawić, że jakby regulujemy sobie wypaczenia takie te po boku. Jest fajnie. Jeszcze bardziej podkręcę zooma. Środek jakby teraz się bardziej uwypuklił. Nagrywam ile? 12 minut. Dobra, zobaczmy sobie inny jakiś tryb. A teraz mam nawet nieustawione to tryb do filmowania. Portret. Tryb portretu. Tryb wideo teraz jest ustawione. Chyba w trybie wideo jest zawsze najlepsza jakość obrazu. Teraz zoom jest na połowę, optyczny ustawiony. Nie no, jakość jest super, a jeszcze mógłbym to powiększyć w pewien sposób. Teraz mamy to powiększone. No muszę przyznać, że chyba udało mi się na tym aparacie uzyskać najlepszą jakość, jak do tej pory z tych wszystkich takich kombinacji alpejskich. Bez porównania. Wydaje mi się, że na kamerce Microsoftu jest większa cyfra. W końcu tutaj mamy ten obiektyw Soniaka. Spoko, jeszcze sobie wezmę taką płytkę jakąś. Nie no, jakość jest naprawdę. Zresztą sami sobie ocenicie, oglądając to. Czy można by było na takim czymś prowadzić live'y, żeby coś pokazywać? Jak myślicie? Ja myślę, że spokojnie. I to mielibyśmy jakość o wiele lepszą niż niektórzy mają zawodowi naprawiacze na tym YouTubie.
pokazanie na przykład takiego złącza. Nie, no jest super. Widać, że to jest jednak dobra jakość z Sony matrycy. Sony to Sony. Co on mi tam tak ten zaznaczył? A, portret ja mam zaznaczony. On mi wykrył kondensator czy tam rezystor jako twarz? Cholera go wie. To jest o tyle ciekawe, że tutaj mogą jeszcze działać fajne różne tryby w tym aparacie. Już nie mówię, jakbym się zaczął bawić tymi trybami. Co jest tam od fotografowania tym red, green i blue i tak dalej. Ale jakość. Po lewej stronie jest rozmazane trochę. Dobra, teraz zobaczę tego zooma i patrzcie, co się będzie działo z obrazem. Zoom na maksa. Znowu poruszyłem zasilanie. Patrzcie, to jest na domyślnym. Jaka łódka, nie? Doskonale to widać. I teraz patrzcie, jak się będę bawił tym zoomem. Mogę naprostować ten obraz. Widzicie? Jaka kalibracja? Niezłe, niezłe. Teraz wychodzą takie rzeczy na tym. To jest tryb fotografowania. Tryb wideo jest oczywiście jeszcze lepszy. Zobaczymy sobie teraz nocny widok. Ale daje możliwości ten. Nocny widok, czyli będzie rozjaśniał dobrze wszystkie ciemne miejsca, ale chyba będzie wolniejszy. Zobaczymy sobie jeszcze inny tryb. Plaża. Nieźle. Jeszcze chciałem coś sprawdzić. Najładniej widać elementy na takich zielonych płytkach. Pięknie. Zobaczymy sobie jeszcze inny tryb. Śnieg. Nie, fajerwerki. Tryb fajerwerki. Chyba jest troszeczkę ciemniej, tak mi się wydaje. A widzicie, tutaj jest w lewym górnym rogu rozmazane. Tutaj też troszeczkę. A w lewym dolnym? Nie. W lewym górnym. Czy da się to jakoś ustawić tym zoomem? Być może chodzi o to, że mam po prostu matrycę jeszcze nie idealnie ustawioną na środku. Widzicie, jak teraz podciągłem?
Także tak to wygląda zabawa. No i chyba sobie tak zostawię to na razie. Miałem go stawić jako aparacik, ale coś mnie jednak ciągle korciło, żeby go rozebrać i pokazać, jak to wygląda, i chyba jednak ostatecznie zostawię go do kręcenia sobie takich właśnie filmików, bo jakość jest najlepsza faktycznie. To jeszcze nie jest nagrywana. No, pięknie widać. Dużo jest detali na tej matrycy. Detali właśnie, których nie było tak bardzo widać na kamerce internetowej. Także można sobie pomyśleć, jakby taki aparacik służył jako kamerka internetowa, właśnie przez tego HDMI grabera. Podejrzewam, że lepiej by chyba działał niż taka zwykła internetowa. No, jeszcze korci mnie, żeby pokazać, jak wygląda wlutowanie jakiegoś elementu na takim czymś. Może zrobię pauzę i pójdę po hota i coś wlutujemy? No, dobra, robię pauzę i idę po hota. To będzie taki bonus na koniec. Dobra, lecimy z wlutowaniem tego R22. W tym celu sobie wezmę troszeczkę topnika. Dobra. Zobaczymy, jak to pójdzie. Się na razie patrzę na obraz tylko. Totalnie. Tak. Padła mi znowu. Aparat mi się roztegował. Tak, to jest właśnie połączone tutaj wszystko. Do bani. To jest następny chyba. To może spróbujemy następny sobie walnąć. Tylko kurde, ja tutaj mam. Tak, jestem ograniczony ruchowo. Że to jest masakra. Jeszcze mi się wszystko tutaj rozwala. Gdzie to jest? Muszę go namierzyć. Aha, to. Dobra, powiemy się tym teraz. Go wezmę troszeczkę na widok bardziej. I spróbuję go teraz wyciągnąć. Chcę wam to pokazać w ogóle. Mówię, to jest wszystko tak na wariackich papierach połączone. Spróbujmy go włożyć. Zobaczymy, czy siądzie.
Okej. Ale fajna zabawa, dobra. Spróbujmy coś większego. Spróbujmy tego kondensatorka. Muszę sobie tutaj wziąć troszeczkę pasty. Pasta po angielsku to jest inaczej flux. Dobra. I lecimy z tym. Mówię, to jest wszystko na wariackich papierach. Jeszcze nie. Ładnie wylotowane. Lotujmy go z powrotem. Chyba za dużo mam temperaturę ustawioną. Zmniejszę sobie do 350. 350. Może podsunę trochę płytę. No i oczywiście dysza jest w jednym miejscu, a tak nie powinno być. Ale mówię, ja to wam pokazuję tylko tak o, jaka jest jakość. I widać, jak pływa powietrze, nie? I siadł. Niezłe, niezłe. No, jakoś jest spoko. Jeszcze bym tylko wlutował tego, co wylutowałem go. Gdzie on leży? Tutaj. Gdzie on się przylutował już? Wiecie, co jest najgorsze? Że ja mam to po prostu monitor w całkiem innym kierunku. Już się przykleił. Niż się patrzę, także ja się patrzę w bok, a to mam przed sobą. Także jakbym miał wszystko ładnie na biurku ułożone, gdzie mamy ekran przed twarzą na wprost tego wszystkiego, co robimy, to możemy się bawić taką zabawą. To całkiem spoko może wychodzić. Tu widzimy jeszcze jakieś rezystory się wykrzaczyły. Kondensator. Ła, poparzyłem się. Mówię, to jest tak robione. Na wariackich papierach. Ja się teraz patrzę w ogóle w drugą stronę niż mam w ogóle całą tą płytkę, także mi jest mega niewygodnie. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo. Ale ciężko mi jest złapać pincetą ten rezystor. A dobra, poleciał. Kij z nim.
Tak to wygląda. Więc podsumuję to tak. Jeżeli mamy fajnie ułożone stanowisko, to można fajnie robić rzeczy już na takiej jakości, bez problemu, że tak powiem. Sobie to wszystko pozamykam. Widzieliście, dałbym radę zrobić na tym cyfrowym obrazie, to polutować wszystko. Już na tym widać o wiele lepiej niż na tej kamerce Microsoftu. Przede wszystkim widać tak bardziej żywo. Także dopiero sobie wyobrażam, co to jest na 4K porządnym. Gdy można naprawdę fajnie naprawiać różne rzeczy. Nawet takie malutkie rezystorki. Gdzie ja miałem taką totalną niewygodę, że nawet sobie nie wyobrażacie jak. A gdybym siedział po prostu przy biurku, na krześle, wygodnie, wszystko by było zamocowane, nie ruszałaby mi się płyta. To wymiana takich podzespołów to jest pikuś. Naprawdę to jest pikuś. Trudniejszymi są już jakieś takie układy jak te. Ale wszystko da się zrobić. Kwestia umiejętności, wprawy. Także to był bonus na sam koniec. Zresztą sobie sam potem obejrzę, no i znowu mi się wykrzaczył. Muszę sobie porządnie to przymocować tutaj później. I na tym zakończę filmik. Widzieliście chyba wystarczająco dużo, jeżeli chodzi o taką modyfikację. Jak to wygląda w połączeniu z OBS-em. Można streamować wtedy? Można. Przy takim połączeniu przez HDMI Grabbera można streamować. Także to było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.